stały się ocom głupich, że pomarły. Skon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Te słowa z Księgi Mądrości odnosimy dziś do wyklętych niezłomnych, w których pogrzebie uczestniczymy. Oni, chociaż stracili życie, ostatecznie wygrali walkę ze złem i niepamięcią. Mieli zniknąć na zawsze, zamordowani, szkalowani i wymazani z pamięci pokoleń. Determinacja rodzin żołnierzy niezłomnych, ich towarzyszy broni oraz środowisk niepodległościowych przyczyniła się do tego, że doczesne szczątki pomordowanych zostały wydobyte z ziemi. Uroczystą liturgię pogrzebową sprawujemy na najważniejszym placu Warszawy, niedaleko grobu nieznanego żołnierza, który jest symbolem wszystkich walczących o wolność naszej ojczyzny. Polegli niezwyciężeni, odzyskali swoją tożsamość. Wkrótce zostaną pogrzebani z wojskowymi honorami na warszawskich Powązkach. Żołnierze niezłomni, kim są? Z jakich korzeni wyrastają? Wyrośli z ducha ewangelicznego radykalizmu. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, powiedział Pan Jezus. Było dla nich oczywiste, że miłość żąda ofiary. Czynem potwierdzili wierność ewangelicznej zasadzie, że miarą heroicznej miłości Boga i Ojczyzny jest przelana krew i ofiara życia. Zgodnie z zaleceniem Ewangelii byli roztropni jak gołębice i przebiegli jak węże. Wielu z nich nie dało się zwieść podstępnym planom władzy ludowej, która ogłosiła amnestię. Przestrzegał przed tym major Hieronim Degutowski Zapora, cichociemny, legendarny dowódca Lubelszczyzny, którego doczesne szczątki otaczamy dziś miłością i modlitwą. Napisał: amnestia jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Do końca pozostali wierni idei polskiego państwa podziemnego i etosowi żołnierzy Armii Krajowej, kontynuując walkę o niepodległość naszej ojczyzny po roku 1944. Generał Fildor Nil wyznał swojej żonie Janinie: moje miejsce w kraju. Tutaj są moi harcerze, moi ludzie. Nikt nie powie, że uciekłem przed niebezpieczeństwem. Nie godzili się, aby zdrajcy naszej ojczyzny nazywali ich bandytami. Major Zygmunt Przędzielarz-Łupaszka w odezwie z marca 1946 roku tak pisał: my jesteśmy z miast i wiosek polskich. Chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Do dziś zachowało się wiele miejsc w naszym kraju, gdzie w latach 1944 do 1956 zamordowano tysiące polskich żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W piwnicach więzień i katowni NKWD i UB
białe ślady pozostawione przez osadzonych, wydrapane w cegłach daty, nazwiska i błagalne napisy świadczą o nieludzkich warunkach i bestialskim traktowaniu. Jezu, wyratuj! I powyżej wyryty krzyż. Królowo korony polskiej, módl się za nami. Śmierć wybawienie. Zachowały się relacje krewnych i osadzonych oraz grypsy pisane z więzień, które odsłaniają mądrość, hart ducha i głęboką wiarę żołnierzy niezłomnych. Wzrusza postawa pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Codziennie odmawiał różaniec. Modlitwa pomagała mu zachować godność i wierność złożonej przysiędze. W jednym z grypsów przekazanych z mokotowskiego więzienia UB tak pisał do swojego syna. Andrzejku, odbiorą mi tylko życie, ale to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Doczesnych szczątków pułkownika Cieplińskiego nie udało się jeszcze odnaleźć. Wyklęci niezłomni, doświadczając bezprawia, bezpieki, zachowali wiarę w sprawiedliwość Bożą. Na pytanie, czy ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powstaną z mogił, czy syn będzie kontynuował ideę ojca, sami odpowiadali. Wierzę, nie pójdą na marne. Sny wstaną. Syn zastąpi ojca. Ojczyzna niepodległość odzyska. Niezłomni zostawili testament dla potomnych, aby w czyn wprowadzali ideę pomordowanych ojców. Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać ich historię. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na ciebie spada ten obowiązek, napisał więziony do swojego syna. Prace ekshumacyjne prowadzone na warszawskich Powązkach w kwaterze EU oraz w wielu innych miejscach powoli, ale systematycznie powiększają liczbę odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar stalinowskiego terroru. Dziś stolica Polski oddaje hołd bohaterom. Pogrzeb 35 żołnierzy niezłomnych spośród 40 zidentyfikowanych jest czasem modlitwy o Boże miłosierdzie i nagrodę życia wiecznego za świadectwo ich heroicznej miłości ojczyzny. Jest także okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy nie zważając na przeszkody, wiernie realizują testament niezłomnych. Drogie rodziny pomordowanych, dziś także trzeba pochylić się nad waszym głębokim i uzasadnionym żalem, który nosicie w swoich sercach. Podczas spotkania
jakie w zeszłym tygodniu zorganizowała dla Was Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Wielu stawiało mi pytanie. Dlaczego zaszczyty i przywileje uzyskane przez katów do tej pory nie zostały zakwestionowane i odebrane? Dlaczego oprawcy mają potrzeby z honorami wojskowymi? To nas boli, ktoś dodał. Boli jeszcze bardziej, gdy słyszymy głosy, że powinniśmy o tym wszystkim zapomnieć. Ja tego spotkania, tych pytań i tych rozmów nie zapomnę. Postulaty rodzin niezłomnych nie są sprzeczne z duchem Ewangelii. Jezus, ogłaszając przykazanie miłości, nie zanegował wezwania do sprawiedliwości. Święty Jakub Apostoł w drugim czytaniu szalnym przypomniał o odpowiedzialności za zło wyrządzone bliźnim. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Jednak Bóg usłyszał ich krzyki. Nadejdzie taki czas, że zapłaczecie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Nie, tu nie chodzi o zemstę. Idzie o sprawiedliwość. Dopiero prawda i wypływająca z niej sprawiedliwość otwierają serca na przebaczenie. Żołnierze niezłomni, wasze czyny, podejmowane w imię miłości Boga i Ojczyzny, po wielu latach zapomnienia, zostają wreszcie dostrzeżone, właściwie ocenione i docenione. W mrocznych czasach komunistycznego bezprawia byliście torturowani, zabijani i potajemnie grzebani. Bez krzyża i bez mogiły. Bez towarzyszenia najbliższej rodziny. Bez kapłana i bez modlitwy. Dopiero dziś odbieracie należną wam cześć. Dopiero dziś wasz pogrzeb. Dzięki waszej dumie i niezłomności cieszymy się z odzyskanej wolności. Wypełniły się wasze marzenia. Nigdy o was nie zapomnimy. Chwała niezłomnym. Spoczywajcie w pokoju. Amen. Pożegnajmy teraz naszych zmarłych bohaterów. Żołnierzy niezłomnych. Przez całe życie służyli ojczyźnie, cierpieli z Chrystusem, służyli rodzinie i bliźnim, tym, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nimi przed tron Boży. Dlatego wszyscy z ufnością polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszych braci, żołnierzy niezłomnych, abyś ich przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kapitan Stanisław Łukasik, pseudonim Ryś, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Eugeniusz Smoliński, pseudonim
Kazimierz Staniszewski, Stanisław Abramowski, pseudonim Bury. Bolesław Budelewski, pseudonim Pług, podpułkownik Stanisław Kasznica, pseudonim Maszkowski, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, porucznik Tadeusz Pelak, pseudonim Junak, Władysław Borowiec, pseudonim Żbik. Porucznik Henryk Borowy Borowski, pseudonim Trzmiel. Major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zygfryd Kuliński, pseudonim Albin. Józef Łukaszewicz, pseudonim Kruk. Henryk Roman Pawłowski, pseudonim Henryk Orłowski. Porucznik Wacław Walicki, pseudonim Tesaro. Ryszard Widelski, pseudonim Irydion. Major Jan Czeredys. Adam Gajdek, pseudonim Agata. Podpułkownik Aleksander Kita. Podpułkownik Antoni Olechnowicz, pseudonim Pochorecki. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Pułkownik Marian Orlik. Karol Rakoczy, pseudonim Bystry. Porucznik Edmund Tudruj, pseudonim Mundek. Porucznik Arkadiusz Wasilewski, pseudonim Biały. Podporucznik Julian Czerwiakowski, pseudonim Jurek. Bolesław Częścik, pseudonim Orlik. Porucznik Stefan Głowacki, pseudonim Smuga. Major Bolesław Kontrym, pseudonim Żmudzin. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Kapral podchorąży Dionizy Sosnowski, pseudonim Zbyszek. Porucznik Zygmunt Szymanowski, pseudonim Jeziorza.
major Ludwik Świder, pseudonim Johann Puk, kapitan Aleksander Tomaszewski, pseudonim Al, Marian Kaczmarek, pseudonim Paweł. Porucznik Józef Kozłowski, pseudonim Las. Stanisław Kutryb, pseudonim Ryś. Podporucznik, pilot Edward Pytko.